Cześć, witam serdecznie, pora na kolejny krótki odcinek, ale i pełną dyskografię. W latach 80. funkcjonowały różne ruchy muzyczne, można by powiedzieć. Najważniejszym z nich, oczywiście, była muzyka młodej generacji, ale w drugiej połowie lat 80., pojawiło się coś takiego jak krajowa scena młodzieżowa. Uosabiana przez takie zespoły, jak chociażby debiutujący w tamtym roku, a był rok 1987, zespół chłopcy z Placu Broni z Bogdanem Łyszkiewiczem, nieżyjącym już ich liderem na czele. Natomiast kolejnym przedstawicielem tego nurtu była, był zespół Kobranocka. Kobranocka, gdyby się uprzeć, wydała. Trzy albumy. Przy czym pierwszy debiutancki sztuka jest skarpetką kulawego w dwóch wersjach. Ja Wam pokażę First Press, płytę wydaną przez legendarny klub płytowy razem. Uwaga na reedycję wygląda identycznie. Tutaj mamy do czynienia z wydaniem z klubu płytowego razem. Numer katalogowy co jest ważne RLP019. Warto wspomnieć, że klub płytowy razem zamknął swój katalog na 23 tytułach, a zatem jest to czwarty tytuł od końca. 87 rok, moi drodzy, debiut Kobranocki i największe ich przeboje. Właściwie całą płytę mógłbym wymienić jedną, jednym tchem: 14 genialnych kompozycji grupy. A w 2022 roku, będąc na festiwalu w Jarocinie, byli jednym z zespołów, które tam grały, więc widziałem ich na żywo tak samo jak Sztywny Pal Azji, Jam czy Kult. Eee, tutaj mamy to właściwe pierwsze wydanie. Tak ono wygląda. Proszę bardzo. I e, tak jak mówię, mamy tutaj absolutnie kultowe, Ela, czemu się nie wcielasz? E, kombinat z repertuaru zespołu Republika, list z pola boju i nikomu nie wolno się z tego śmiać, czy to moja wina? Kapitalny album, bardzo dobrze nadający się na imprezę. W roku 1988, reedycję, można by powiedzieć, ale reedycję z epoki z całkiem inną okładką. Chodzi mi o tego słynnego węża. W roku 1988 wydała firma WiFon. Materiał jest dokładnie ten sam. O ile tradycyjnie, jak na klub płytowy razem przystało, ten egzemplarz był limitowany do 5000 sztuk. Tak, ta druga wersja z drugą okładką, notabene rok młodsza od oryginału, ukazała się w dużo większym nakładzie, bo tam zdaje się było około 30 tysięcy sztuk. Natomiast w roku 1990 ukazał się drugi regularny album kobranocki, co już jest też sporą rzadkością, płyta kwiaty na żywopłocie. Wydana przez firmę ZPR Records, którym, której to e, dyrektorem był e, długoletni e, menadżer Krzysztofa Krawczyka, pan Andrzej Kosmala. E, Tą płytę wyróżnia jeden z największych przebojów lat 90. To na tej płycie panowie Kobranocki zawarli swój największy przebój, piękną balladę lat 90. Kocham cię jak Irlandię. E, moi drodzy, wydanie ZPR-u, ZPR Records miał jeszcze e, mniejszy katalog niż klub płytowy razem, bo zdaje się, że ich e, ich. E, Katalog nie wiem, czy nie zamyka się na tej właśnie płycie ZLP15. E, być może było tego więcej, natomiast no, problem jest taki, że te katalogi są po prostu niekompletne. Ale e, tutaj, e, w bardzo szybkich słowach, omówiłem kolejną dyskografię kolejnego polskiego zespołu, i tutaj też jest przeciekawa sprawa. Utwór, który otwiera tę płytę. Współczucie dla Diabła, em, inspirowane utworem grupy The Rolling Stones Sympathy for the Devil. Natomiast, gdyby się skupić jeszcze na wielkich przebojach z tej płyty, na pewno by trzeba było wymienić e, zataczówkę. E, I. Tak, i tytułowe kwiaty na żywopłocie. Generalnie rzecz biorąc, no jest to muzyka oparta na estetyce panka panowie chcieli wprowadzić coś nowego i rzeczywiście do dzisiejszego dnia działają a te dwie płyty czyli sztuka jest skarpetką kulawego i kwiaty na żywo płocie jedyne zresztą dwa winyle w ich dorobku są dzisiaj niezłym rarytasem